podsumowujący rok, czyli to mamy drugą ligę, awans i jesień 2016. Szanowni Państwo, rok 2016 to bardzo piękny rok marzeń dla naszego klubu. Rok przepiękny, ale też rok i dramatyczny, gdzie większość z nas mogła spojrzeć śmierci prosto w oczy. To był rok nie tylko awansu, ale wielu, wielu wydarzeń, o których chcemy teraz Państwu powiedzieć, podsumować. No i muszę przestrzec, że to będzie spora dawka informacji o bardzo wyjątkowym, historycznym roku w historii Stali Mielec. Ja może zacznę tak. Około 30 lat, może 35, cały czas piłka to pasja. I w wielu klubach, w których grałem, w których już byłem trenerem od ponad 10 lat, zderzałem się z pewnym hasłem. Organizacja jak w Stali Mielec. Wszędzie. Oczywiście wszyscy wiemy, że to było hasło bardzo negatywne. Nie ukrywam, że przyjeżdżając do Stali, byłem pierwszy raz w życiu w Mielcu. Ale to, co zobaczyłem, czym żyje miasto i jak wygląda ta organizacja w klubie, totalne zaprzeczenie. Naprawdę tak dynamicznie, tak szybko, jak zmierza to w dobrym kierunku, jestem bardzo zaskoczony. W tej chwili naprawdę bardzo zależy mi na tym, dokładnie na tym, o czym mówi pan trener, to znaczy na zaangażowaniu kibiców, nie tylko mężczyzn w wieku, nie wiem, do 25 lat, do 30, ale całych rodzin. I tu jest pytanie do nas wszystkich po kolei, do mnie również, jak z tym tematem wspólnie możemy sobie poradzić? Podkreślam, wspólnie. Jedną z odpowiedzi, która tutaj się rysuje, to jest zadbanie o kwestie bezpieczeństwa na stadionie. Ale aby to było możliwe, musimy bardziej wykorzystać Państwa relacje z kibicami. Ja tam, gdzie to tylko będzie możliwe, będę starał się pomóc, aby do takich działań doprowadzić. Dla mnie nie ma najmniejszej wątpliwości, powtarzałem to 5 lat temu, powtarzam do dzisiaj. Mielec z dobrze funkcjonującym, sprawnym, profesjonalnym klubem piłkarskim, dobrze rozwijającym się sportem, to miasto, które zdecydowanie przyspieszy w rozwoju. To jest dla mnie oczywiste, że dla miasta, dla mieszkańców miasta, dla naszego regionu, dla Podkarpacia, Stal Mielec to jest marka. To jest coś, co może budować rozwój miasta, może wspierać rozwój miasta. Jeżeli, drodzy Państwo, postawicie te wszystkie cele, które sobie postawiliście, uda się zrealizować, w czym bardzo bym chciał również Was wspierać i w realizacji tych celów uczestniczyć, no to myślę, że nie odkryję Ameryki, jak powiem, że dobry klub to jej młodzież, to jej wychowanie młodzieży, to spokojniejsze miasto, to mniej problemów w mieście, to więcej zdrowia, to więcej pożytku publicznego płynącego właśnie z tego, co dzieje się w obszarze sportu w każdym mieście. Motorem napędowym całego przedsięwzięcia są oczywiście kibice. Kibice, bez których tak naprawdę nie ma klubu. Tak? Każdy, kto zna temat kibicowania i czuje ten sportowy klimat w sercu, zdaje sobie z tego sprawę. Nasza idea również wyszła z tego środowiska, od ludzi, którzy z jednej strony są społeczniakami, że tak to się wyraża, ale z drugiej strony również fanami piłki nożnej i w ogóle sportu. Jesteśmy w drodze po dawny brask, w drodze do Ekstraklasy. Dzisiaj chcielibyśmy powtórzyć, celem klubu jest awans, powrót do Ekstraklasy i zadać pytanie, kto z nami idzie, kto z nami zmierza do najwyższej w Polsce ligi piłkarskiej.